nagramy sobie też materiał na surowe alter MMO, nowa klasa. O nie, czy to jest dokładnie to samo? Skip. Skip. Mogliśmy chyba skipnąć, to dobrze, to dobrze. Przyznam szczerze, że to dobrze. Zacząłem grać w BDO. Miałbyś może jakieś rady dla początkującego? Poza lepiej nie zaczynaj. Z góry dziękuję. Cysiek, a mogę zapytać, czy widziałeś może mój poradnik na Alter MMO, czy nie? Weźmiemy sobie Mountain of Eternal Winter, bo Ancient Stone Chamber graliśmy na poprzedniej postaci. To jest troszkę inny początek, to jest początek nowszy. Generalnie różnice są subtelne, natomiast z racji tego, że to jest nowy początek, to może nieco jest lepiej prowadzona po prostu ta linia fabularna. Więc na nim się teraz skupimy. Let's go. Dobra. Zobaczymy, czy tutaj się zaczyna w jakiejś zimowej krainie, czy jak? Ja też nie wiem, czy nie zacząć BDO. Z tęsknoty za czymś koreańskim odpaliłem Lost Ark, ale nie mogę się przebić do 50. Jest mega nudno i nie ma nikogo w startowych lokacjach. Znaczy, na pocieszenie mogę powiedzieć, że w Lost Arku etap levelowania, jeśli tak w miarę raszujecie, to jest jakieś 15 godzin do 20, więc to teoretycznie nie jest dużo. Natomiast ten etap levelowania uważam za najsłabszą część Lost Arka. Później się zaczyna ta przyjemna część, gdzie w miarę szybko progresujesz, zwiedzasz sobie wyspy i tak dalej, i tak dalej. No i później się znowu zaczyna nieprzyjemna część, bo uderzasz głową w ścianę, dopóki nie będziesz grał na kilku altach jednocześnie, żeby jakiś ten progres zachować w miarę szybki, chyba że grasz po prostu PvP na arenach skalowanych. To wtedy cały czas jest przyjemnie. Ja tak po prostu wyszedłem z założenia, że po prostu będę grał PvP i pierdzielę ten progres daily, bo po prostu jest tego za dużo. Exalted charakter. Tu widzę, że są troszkę inne questy. Ale zróbmy to w ten sposób. I spróbujmy tutaj na tej pani się skupić. Oho, gdzieś nas poprowadzi pani. Coś widziałem, ale czy to koniecznie było twoje? To nie wiem. Rozumiem. Tak naprawdę to... Wydaje mi się, że tam zawarłem wszystkie takie podstawowe rzeczy. I to, co bym przede wszystkim zrobił, Sysiek, to bym nie zaczynał gry dzisiaj. I to tak po prostu ci mówię, wiesz, bo problem jest taki, że jak ktoś zaczyna grę w BDO, to bym proponował zacząć na serwerach sezonowych. A dzisiaj, niestety, ten sezon się zakończył. Po prostu w dniu dzisiejszym. Jeśli miałbym strzelać, to ten sezon, nie wiem, zostanie wznowiony do 2 tygodni, kolejny sezon, bo tak to zazwyczaj wyglądało chyba. Natomiast ciężko mi powiedzieć, bo aż tak tego nie śledziłem. Więc jeśli ktoś chce zacząć w BDO, to bym się wstrzymał po prostu tydzień lub dwa. Stety, niestety. Możecie sobie już zacząć, nie wiem, ogrywać jakąś postać delikatnie. Natomiast i potestować coś. Natomiast tak jakby na tym serwerze sezonowym będzie sprawniej i przyjemniej. I będzie też ta cała ścieżka progresu znacznie lepiej zaznaczona, tak bym powiedział. Więc na serwerze dla nowicjuszy, natomiast ten serwer dla nowicjuszy to wciąż jest coś innego niż serwer sezonowy. Tam, tak jak mówię, możecie sobie przetestować jakieś postacie na tym serwerze dla nowicjuszy, ale po prostu jak wystartuje sezon, to tam założyć postać. Będziecie mogli założyć tylko jedną taką postać sezonową i w ten sposób po prostu podziałać, nie? Przepraszam. Więc, no, tak to wygląda. Można na początek sprawdzić kilka klas i tyle. Ted, to find and talk to Margot. No, ty, zupełnie inny ten, inny rewir jest tutaj na tym początku. Nowa postać. Kaspa, dzień dobry, witam. Tak, dla testu chciałem, wiesz, zobaczyć tą Maegu. Nawet nie wiem, jak się mówi, szczerze mówiąc. Czekajcie, gdzie mnie to chce zaprowadzić? Margot.
Czy tutaj była gdzieś Margot? Margot? Wziąłem jakiś gotowy szablon na tą postać. Nie otworzyłem jej sam. I widzę, że ktoś był fanem wielkich atrybutów. Ale co? Jak trzeba, to trzeba. Będą wolniejsze co najwyżej uniki i tyle. Bo jednak taki balast trzeba dźwigać. Ciekawe, ile ten etap tutoriala tutaj trwa. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to było przy Hashashinie. A swoją drogą przy Hashashinie, widzowie, bo jak ktoś nie wie, to moją główną postacią był Hashashin. Poglądałem sobie trochę tutoriali, pozmieniałem tak jakby skille pod PvE i nauczyłem się też trochę combo. Więc powiem wam, że combo nawet jest dość proste. Ale jeśli chcecie je tak realizować w czasie rzeczywistym, na szybko i dostosowywać się do odległości z mobami, to jednak trzeba mieć takie obycie z tymi skillami wszystkimi. Cześć, Boogeyman. Witam. Dziękuję za followa. Także... jest to do zrobienia? Co? This will return? Nie, continue. A, rozumiem, nie można przyspieszać tutaj tych... dialogów. No dobrze, dobrze, to oglądamy. The Sherikons were the toughest warriors in all of Dregan. 3200 kalorii to dużo, szakalakę. I tak od razu 3200? Ile miałeś wcześniej? Przyznam szczerze, że jak jesteś chudym szczypiorem, to trochę dużo się wydaje. Tak naraz. Uleję cię. Jak dla mnie powinieneś stopniowo zwiększać kalorie. Po stóweczce dodawać co tydzień i patrzeć, co się dzieje na wadze. Poza tym, no możesz się też gorzej czuć, bo jak nagle tyle jedzenia trzeba będzie przerobić, to nie wiem. Ale wiem, co odpowiesz, szakalakę. Że pierdolę głupoty i ty wiesz lepiej. Zawsze tak odpowiadasz. Well, aren't you going to offer your own prayer? Czuję się jak w jakimś klasztorze i mnie wyślą na jakiś szczyt góry za niedługo. You look much more refreshed now. Nie stresuj się, szakalakre, w takim razie. Prosta rada. Wygląda jak jakaś Mongolia, nie? Te czapeczki mają. Inspirowana Koreą. Oh, my little llamas. You adorable things are doing well, I hope. New quest, journey begins, duty. Teraz już gramy, a jeszcze nikogo nie zabiłem. Halo. Dobra. Cyk. Gdzie to? Tam. Czekajcie. A, my tu jesteśmy, Duvenkroon. To my tutaj niedaleko robiliśmy questa na Infinity Potkę, na Hashashinie. Patrzcie, jak człowiek teraz już orientuje się mniej więcej w tych terenach. I zobaczcie też, mogę sobie na żywo podpatrzeć, jakie są statusy tych wszystkich cropsów, które tam są zaopiekowane przez jakichś workerów i tak dalej. Także jak tylko one się zrobią, to mogę się przelogować na drugą postać i jazda. To jest jaka klasa? Maegu. A wiecie co, przeczytam, żebym już odpowiednio wymawiał nazwę. Czy to jest gdzieś tutaj napisane? Nie jest napisane, tak? Maegu? Meagu? Jak ktoś wie, to możecie mi napisać, jak się to poprawnie pisze. No bo coś chyba robię, jakieś roszady A z E niepotrzebne. Nie stresuj się, to taka rada jak: panie doktorze, boli mnie, jak się schylam, i odpowiedź to: proszę się nie schylać. No właśnie nie, bo to jakby
To zależy, jak to sobie ustalił życie, nie? Widocznie jest w stanie na przykład stresować się więcej, czyli zaryzykować zdrowie za pieniądze na przykład, nie? To wszystko są wybory ludzkie. No nie tak, że po prostu ktoś wpakował się siłą rzeczy w stres. Są takie oczywiście sytuacje, jak jest na przykład trudna sytuacja rodzinna, ale jak ktoś już zaczyna się robić dorosły i sam wybiera pracę i tak dalej, no to już raczej jest wybór tego człowieka, że działa tak, a nie inaczej. Zazwyczaj ze stresem idzie jakaś większa nagroda. Szakalakę, nie przeklinaj, to będzie na YouTubie, kolego. A, tu można zeskipować. Nawet nie było lektora. Dobra. Powiem tak, no. Jakby się chłop nie stresował, to by AMG nie jeździł, tak? Merolkiem. Więc coś za coś, coś za coś. Dobra. A zejdźmy tutaj. Ja jestem ciekawy, czy ja już mogę jakiegoś... Albo nie ruszajmy, nie ruszajmy, wiecie? Nie ruszajmy, bo tak sobie myślę, że Mauta bym mógł wyciągnąć już. Ale nie psujmy nic. Może idźmy po prostu zgodnie z tutorialem, tym, co nam tutaj każe. I może w pewnym momencie nam każe do jakiegoś stable keepera pójść. Secret Guards Emergency Meeting. O, jak takie wolniejsze są scenki, to chyba ładnie to widzicie. Aż tak nie rozpierdziela tego bitrate na tym... na Twitchu, nie? Bo jednak jak w trakcie walki to wszystko się rozmazuje. Ja się domyślam, jak to wygląda, widzowie. Przykro mi, że to tak działa. Niestety nie mam na to wpływu. Mój komp mógłby na znacznie lepszą jakość obrazu transmitować, gdyby była taka opcja. Na Twitchu niestety się nie da. And the holy fire that consumed Kazaka originated from the mountain of eternal winter. Where did it go after? Is there any more information? Oh, come on. How am I supposed to know that? Oh, for the love of you and that hot head of yours. Honestly, it's no wonder Eden. Ah, bloody choppy. One of these days I'll burst a blood vessel just trying to... Oh, you're already here. Ah, you've come. Sit, please. I've been thinking it's time we changed our tactics. Otherwise we'll always be playing catch up with the blasted witch. Na dwóch ekranach mam odpalone szakalak. Szczerze mówiąc, nie przepadam za takimi wydatnymi atrybutami. To nie dla mnie jest. Nie lubię. Can you just pipe down, Miss Know-It-All? Be that as it may, I don't think now is a prudent time to go to your Lunakia. Jakoś mi się kojarzy to z RNG strasznym, wiesz? Niektórzy mają, niektórzy nie, niektórzy sobie zrobią, a nie jest to coś wypracowanego, wiesz? To takie jest mech dla mnie. Przez to nie interesuje mnie to za bardzo. Uważam, że to jest zbyt randomowa rzecz, żeby mogła być w jakiś sposób taka bardzo atrakcyjna. Nie wiem, czy rozumiecie moje podejście, ale... tak jakby uważam, że tyłek to fajniejsza sprawa. Protected us from fearsome dragons and their fire. However, as flowers must wilt and fade, the witches sought a warrior of winter before they too would need retire. O warrior who shall best the witches' trials to stand atop the frosty peaks. Bear great Labresca's treasure, the abyssal flames of Yenix, which consumed even the gods, and confront the darkness. Come to the haven of slumbering origin at the mountain. A tam trzeba będzie się wybrać, nie? Zobaczymy, co tam będzie czekało. Nowy skill, Fox Spirit. Fajnie by było je przetestować, ale niestety. No. Powiem tak. Cały czas nas trzymają tutaj w mieście. A,
Właśnie, jeszcze miałem dopełnić tą wypowiedź, szakalaka. Wyobraź sobie dwa scenariusze. Jeden scenariusz, małe piersi, ale dobrze zrobiony tyłek, nie? A drugi to ogromne piersi i po prostu płaski tyłek, taki w ogóle niewyćwiczony. No, po prostu nie wyobrażam sobie w drugim przypadku, że mogłoby być to w jakiś sposób atrakcyjne. Dla mnie to jest nierealne po prostu. Mercenary Office, czekajcie. Check out the job posting, to chyba wszystkie trzeba po kolei przelecieć. Mercenary Office. Second floor. Halo, wypuśćcie mnie do mobów, bo chcę potestować walkę. Okej. Okay. Yo, so you've come. You're gonna help me out by climbing that mountain. Well, I gotta say, you look kinda young. Would you just freeze out there? What would I do if that happened? There, okay, once more. Hey there, how you doing? So, you climb, right? Czy on będzie naszym przewodnikiem? Zajebiście. Zapowiada się dobrze. Nie no, co ty piszesz, szakalaka? Jak dorobić? Co, że przeszczep tych jakiegoś tłuszczu z innej części ciała? No chyba chory jesteś. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Chuj. Hej! Ty może do tej fagaty całej powinieneś w Warszawie podbijać. Będziesz zadowolony. Aha, no to jak ćwiczeniami. Tak. Już myślałem, że te brazylijskie jakieś przesysanie, odsycania. Człowieku. Fatalne to jest. Fatalne to jest. Dobra, ruszajmy. Gotowy? Gotowy. Naru, gift. Cyk. Chyba trzeba będzie pozakładać trochę sprzętu. No powiem wam tak. Strasznie jest nieprzyjemny ten początek w tym Black Desercie. Jako nowy gracz, ja już przeszedłem raz ten początek i uważam, że to jest strasznie takie kurde, nie wiem. Za bardzo skomplikowane, a tutaj wcale skomplikowanie nie jest potrzebne, tak powiem. Nie wiem, kto to projektował, ale trochę syf. Trochę syf, przyznam szczerze. Niestety. Chyba zaraz przetestujemy jakąś walkę, co? Czekajcie, gdzie to nam każe iść? Gdzieś tam. Ja bym zobaczył, jakie skille w ogóle mamy. Witam, Remko, cześć. Karm Mastery. Taki skillek mamy. Tutaj jakiś wybuch i po prostu wilk siada na oponencie. Dokładnie tak. Tutaj ataczek w bok. Okej. Okay. Czyli tutaj mamy jeszcze jakieś opcje z wybuchowymi listkami. Tutaj. Tu też. Tu jakiś... Ciekawe, to jest taka postać hybrydowa. To jest postać hybrydowa, ja o niej czytałem. I troszkę filmików oglądałem. To jest postać hybrydowa, troszkę na bliski zasięg, troszkę na daleki. Ale szczerze mówiąc, z Hashashinem też można tak grać właśnie. Trochę na blisko, trochę na daleko. Ale widzę, że kombosy są inne. Zgoła inne niż na Hashashinie. Inne są po prostu te przyciski tutaj do wyboru. Na przykład strzałka w przód i plus E, albo strzałka w tył plus E, nie było czegoś takiego na Hashashinie. Z RMB i z LMB były, owszem, ale tak to nie. I tutaj teleporciki, rozumiem.
i apel zwiększone. Okej? Okej. Evasion. Dobra. Zobaczmy. Ciekawe. No kurde, zupełnie inna pamięć mięśniowa tutaj będzie musiała być wyprowadzona, tak powiem. Zgadzam się, Tomas. A po tych setkach godzin, jak wydaje ci się, że już wymasterowałeś, to komunikacja klient-serwer wszystko psuje. Uważam, że oglądałem sobie, przygotowując się do materiału, nie, z Black Deserta, który tworzę, oglądałem sobie trochę filmików porównujących, na przykład gości, którzy grają na wysokich FPS-ach i niskich FPS-ach. I po prostu też zobaczyłem filmiki z desynchronizacją, która się pojawia. Tutaj jest problem w jakiejś bazie w tym Black Desercie. To znaczy ta gra ma jakiś silnik, który nie pozwala na wystarczająco szybką komunikację z klienta z serwerem, jak na taki system walki. Po prostu. Coś jest tutaj nie tak. I przypuszczam, że to jest po prostu nie do naprawienia, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o po prostu w formie jakiegoś patcha. Tak jakby trzeba by było tutaj grzebać naprawdę głęboko w kodzie tego silnika, żeby to naprawić. I po prostu ten silnik nie nadaje się do gry o takiej dynamice na polu walki, na PvP. O ile jeszcze w niskiej skali, w małej skali, czyli wiesz, na przykład dwóch graczy na dwóch, trzech na trzech, to jest prawdopodobnie akceptowalne, tak przy dużych skalach te pakiety, które są wysyłane z klienta do serwera, na tyle są duże, że nie odzwierciedlają w pełni ruchu, który się dzieje na ekranie przez te dziesiątki graczy. I w praktyce właśnie dzieją się jakieś randomowe rzeczy, czyli albo jakiś randomowy cecek, albo jakaś desynchronizacja jednego gracza względem serwera, albo kilku graczy względem serwera. I jak oglądałem sobie te filmiki właśnie porównujące takie różne rzeczy, albo uwydatniające takie rzeczy, no to powiem wam, że jest to aż przerażające. Natomiast taki zwykły, przeciętny gracz tego nie zauważy, nie? Na początku. Będzie sobie myślał, że po prostu jest słaby. Ale później, jak już zaczniesz to masterować i będzie ci się wydawało, że już wiesz o tej grze wszystko, no to takie smaczki będziesz dostrzegał, niestety. Przykre to trochę, no ale tak to wygląda w tej grze. Dlatego tak kurczę właśnie naszła mnie refleksja, że przypuszczam, że po kilku tysiącach godzin w tej grze ktoś po prostu może odejść z tej produkcji sfrustrowany, bo działa to w ten sposób, a nie inny. I przypuszczam, że tacy gracze się zdarzają i nie jest to jakaś rzadkość. Nie? Ty, no nie wzięliśmy tego konia, przebiegliśmy na piechotę. Zobaczymy, co tam dalej. Everfrost. Ty, ale zobaczcie. W ogóle ja mam questy z Hashashina. Tak jakby ta gra to też jest takie alt-friendly, bym powiedział. Do czasu, nie? Do czasu. Ale wydaje się, że tutaj zmiana postaci tak jakby, no, całkiem tak jakby płynnie może się odbywać. Z tego, co widzę. To jest ciekawe. Natomiast wiecie, no skille, jakieś live skille czy coś, no to ma się na jednym bohaterze tylko, więc jest jak jest. Raczej nie ma tutaj takiej pełnej swobody, ale sobie grać jakimś alcikiem, coś, jakiegoś alcika na live skilla, drugiego alcika do questowania, jak najbardziej. Wydaje się, że wręcz to ma takie, kurcze, coś wspólnego z Lost Arkiem. W Lost Arku no to samo, nie? Tylko w Lost Arku to na większą skalę. Właściwie jest wymagane, a tutaj raczej jest to takie uzupełnienie rozgrywki, a nie główny core progresu. Interesujące, bym rzekł. Interesujące. All right, our first stop will be Balak's Altar, but I should warn you, those who climb the mountain without first offering up a prayer, that's the last you ever see of them. Oh, you probably already picked up on this at the office, but... Z bliska ta gra nie wygląda dobrze, tak, nie? Jednak te tekstury już troszkę się zestarzały. Ale jak w ruchu, wygląda to wszystko bardzo dobrze.
na własnym kompie, gdzie właśnie bitrate nie ogranicza, to mogę wam tylko powiedzieć, że to dobrze wygląda. Ale tutaj... That girl over there is a direct descendant of Old Man Muad. At first, she was pretty upset about being sent to such a rural area. But I bet the sight of some handsome soldiers soon brought her around to the idea, if you know what I mean. Przepraszam za kaszlenie, czasami się zdarza. I would have begged him to climb the mountain just one more time. Okay. But this is a strange sign now. And ja pluję jeszcze nie prędko. Chociaż ile jeszcze? Niecały miesiąc, ty, do wygrania Diablo 4. Przypominam, żebyście sobie zdobyli te rangi. Naprawdę na niektóre rangi nie trzeba dużo czasu poświęcić. A worth it, Imo. Worth it. Jakieś zaobserwowanie za ten... za subskrypcję na YouTubie. To wszystko są proste rangi do zdobycia, a zwiększają szanse na wygraną. Polecam sobie rzucić na to okiem. Rozpisywałeś sobie kiedyś, ile wydajesz na rozwój sylwetki? W sensie, jakieś suplementy? Oj, to ja raczej z suplementów nie korzystam w chwili obecnej. Jedynie jak już się lato rozpęta na dobre, no to kupię kreatynę i może cytrulinę. Tyle. Ale to jakby to są koszta żadne prawie, że. Więc no. Tak to wygląda. Tak to diet żadnych nie mam. Nie... Wszystko gotuję sam, albo Marta gotuje, na zmiany gotujemy, więc na diety nie wydaje nic. Ile się peta teraz leveluje? To jest losowe, w sensie to jest drop. To jest drop. Ale ile teraz? W sensie względem kiedy? No bo tak jakby tutaj się nic nie zmieniło, nie? Shift RB. Kolejne skillki już są, dobra. Dużo, dużo biegania. Szczerze, też nie rozumiem. Gra, która może się pochwalić takim systemem walki i na początku masz tyle biegania. Rozumiecie to? Bo ja nie za bardzo, przyznam szczerze. Naprawdę, co za łeb tak jakby projektował taki początek w grze. Zwłaszcza, że to jest nowy początek. Kurde, no halo. Chyba, że to... No tutaj mamy kwestię weterana, nie? To jest początek dla weterana. No i tu doszli do wniosku, że może weteran to bardziej chce poznać świat gry. Ale... Nie wiem, no... Tam trzeba wrócić? Chyba tak. Weteran to omija te questy. No jak to jest podstawowy quest? W sensie podstawowa ścieżka fabularna na tym tutorialu całym. Nie dało się tego skipnąć, chyba że później za drugim razem jak tego tutoriala zrobisz, to możesz skipnąć. Czekajcie, bo tutaj biegam między dwoma, a tu jest chyba trzeci. O właśnie, tam. Dokładnie. Na spoty w świat. I tym sposobem nie dostałeś Girunaru nawet. Czy jakiego tam. No właśnie, zobaczmy, dostaliśmy coś? Pasek. O, inventory zwiększone. Proszę bardzo. Lecimy dalej. Gdzieś w tamtą stronę. I patrzcie w ogóle, jakie tu są moby wokół, nie? 190 AP. 190 AP. Człowieku. Tuwale sezonowe cały czas są, tylko tutaj nie mam tuwali, wiesz? Już, bo sezon się skończył.
się sezon skończył. No cóż, no tutaj na razie nie powalczymy. Idziemy z tym questem i zobaczymy tam dalej, jak wygląda system walki. Znaczy system walki, właściwie skille tej postaci. Tam się chyba coś odblokowało nowego. Kolejne. Jakieś teleporty. Czekaj, czyli możemy zrobić tak? To jest taki dłuższy, rozumiem. Cyk. I do przodu. Ona ma znacznie więcej tych teleportów z tego co widzę. No, właściwie może używać dopóki się stamina nie skończy, czy co to tam jest. To zostawmy. Kolejny level. 13 już. Ej, to tutaj też całkiem szybko idzie. Gdzie teraz? Tam, na górę. Strikerem też moja pierwsza postać, jaką grałem w Black Desercie kilka lat temu. Spoko był. Ja lubię takie postacie skupione na piąchach. Szczerze mówiąc, git to jest. Tak samo na Lost Arku przecież też grałem. Też Strikerem w sumie. Przez jakiś czas. Tylko chyba na Korei grałem. Nie na Korei, tylko na rosyjskim serwerze grałem Strikerem. Bo później już no, zmieniłem na tego Soulfista. Soulfist też fajny. O, tak. Charm Mastery, kolejne. Ty, już 16 poziom, co tu się dzieje? Mam wrażenie, że tu szybciej to idzie niż na tym sezonowym serwerze, ale może mi się wydaje. Szybciej skille, znaczy questy klikam. Tutaj? O, tu. Dobra. Soulfist w Lost Arku był trudną postacią. Oj tak. Musiałem spędzić na tym Soulfiście z 50 godzin na PvP, żeby zrozumieć o co w niej chodzi. Musiałem naoglądać się jakichś rosyjskich filmików, jak goście tam grali. To była naprawdę trudna postać do nauczenia się. I oczywiście jej nie wymasterowałem w żadnym wypadku. Po prostu... Czekajcie, tu? Czy tu? Ej, co jest? Wszystkie już przecież. Tu? O, tu jeszcze. Dobra. Ciągnęła gierka, widzę. Pokłon, płacą mi to gram. Życie. Striker ciężki do PvP był do ogarnięcia? Nie wiem, szczerze mówiąc. Ja jak grałem Strikerem na jeszcze chyba becie. O, wiem, na becie grałem Strikerem. To wydawało mi się, że jest dużo prostszy niż Soulfist. Dużo prostszy. Miał inicjację taką, kurde, mega... mega prostą. A tym Soulfistem teleporty cały czas, combo clash. O człowieku, co tam trzeba było? No... Ale ogólnie wydaje mi się, że PvP w Lost Arku jest trudne. Po prostu tam próg wejścia jest taki, że po prostu masz ochotę rzucić tym w pizdu przez to, że cały czas leżysz na ziemi. Ale dopiero po jakimś czasie łapiesz, o co chodzi, że tu masz taki skillek, to ci daje odporność, to właśnie podrzuca przeciwnika. Tutaj widzisz, że użył dasha, to używasz tego skilla, bo wiesz, że go podrzuci i możesz full CC walnąć. No, to jest generalnie... To są takie smaczki, nie? W tych Koreańcach. Oho, chyba będzie walka. Chyba będzie walka. Respisz się, respisz się. Dawaj. Kurde. Człowieku, to już tu wystarczy jednego skillka kliknąć. Patrz, co się dzieje. A, śmiesznie. Zupełnie inaczej. Co jest?
Szczerze, myślałem, że tak jakby combo na Hashashinie i na tej Maegu czy Meagu będą bardzo podobne, jeśli chodzi o wciskanie klawiszy. A tu jest zupełnie co innego. Ale jajca. Ale jajca. Tak śmiesznie, śmiesznie. Co człowiek się wyuczył, to wszystko do kosza. Inaczej jest. A ładne skillowa. Nie? Cały czas... I cały czas masz teleporty. Cały czas teleporty. Zajebiste. Nawet nie musisz się martwić o to, że musisz jakieś combo kliknąć, tylko z shiftem i idziesz dalej. Przesuwasz się gdzieś. Przyjemne. No. Nowi gracze Tekena. Kurde, musimy, wiecie co, kiedyś zrobić sobie jeszcze taki challenge'ik, mastering jakiejś gry, takiej internetowej. To znaczy... 10 dni codziennie nauka czegoś, jakiś Valorancik, chyba że ten CSGO dwójka, albo właśnie jakaś bijatyka, Tekenik, albo jakiś Dragon Ball Fighter Z, albo coś innego, co by wychodziło. Porobiłbym sobie taki challenge'ik, żeby masterować, nie? I dojść jak najdalej. W 10 dni, ile się nauczę i obserwować swój progres. Tak z ciekawości, tylko nie wiem, jaka gra byłaby dobra. O, albo takiego Battlefielda bym zagrał, jakby był, kurde, rankingowa giereczka jakaś. O, to by było też fajne. BDO też wywracanie jest? Jest, jest. No ja to samo właśnie, Czostek, miałem, dlatego mówię, że tak jakby to próg wejścia na PvP w Lost Arku jest wysoki. No to nie jest takie proste. Czy będę grał w 10-1? WoWa? Nie planowałem, wiesz? Nie planowałem. Szczerze, chętnie bym zagrał, ale nie chce mi się zaczynać kolejnego MMORPGa, to raz. Dwa, że tak jakby zbliżamy się już do końca Black Deserta, powolutku. Bo wychodzi raz, że beta Diablo 4, dwa, że wychodzi Ethereal, kolejny, po wipe'ie, a trzy, że później znowu jest Diablo 4. I naprawdę w ogóle bym nie pograł w tego WoWa, tak szczerze, nawet jakbym to kupił. Mało co, to szkoda w ogóle kasy. A dwa, że wszystko by było takie skakanie, nie lubię aż tak skakać po tych giereczkach, bo zazwyczaj jest na to jakiś głębszy plan. A tutaj by planu nie było, tylko takie skakanie, bo co chwilę coś nowego. A? Co daje subskrypcja w Ethrealu? Masz dostęp do płatnych serwerów. I... tyle? Nie wiem, czy tam gratisowo jeszcze nie ma jakiejś kosmetyki, ale tak jakby subskrypcja w Ethrealu daje tylko dostęp do płatnych serwerów. A, i odblokowuje content dalszy, oczywiście. Tak jakby na 20 godzin masz kontentu za free, za darmo, ale później potrzebujesz już subskrypcji. Także to jest taki model mój wymarzony, czyli prawie że wymarzony, czyli subskrypcja daje dostęp do gry, a nie daje przewagi w grze, po prostu. I ta subskrypcja kosztuje 25 zł na miesiąc, więc jak się nie ogolicie przez 2 tygodnie i pójdziecie na dworzec w Krakowie, to prawdopodobnie godzinka roboty, nie? I mina zbitego psa. I powinno być na abonament. Tak strzelając. To trochę jak w WoWie? No właśnie, nie do końca. W WoWie jak w klasycznym WoWie kula. Ale jak w retailu? Retail jest pay to win, bo możesz sobie wymienić na przykład euro na golda w grze. Tyle... Całe szczęście, że w WoWie te soulbound itemy przypisane do postaci powodują, że nie możesz tak dowolnie handlować, ale WoW Retail no, ma ten system płatności już taki, kurczę, mocno naciągnięty, bym powiedział, bo nie dość, że płacisz abonament, możesz jeszcze wymienić euro na golda w grze
I możesz jeszcze, człowieku, w item shopie kupić skórki i jeszcze możesz kupić jakiegoś boosta do maksymalnego poziomu. Nie jest to, co było, nie? Tyle powiem. Nie jest to, co było. Nie jest taki fajny model płatności, jak był jakiś czas temu. Szczerze mówiąc, nie jestem z niego zadowolony. Jestem zadowolony z modelu płatności klasycznego WoWa. Czy w Darkest Dungeon 2 grałem? Nie grałem. Chętnie bym zagrał, ale no raczej nie będzie czasu. Takie singlówki, wiecie co, ja jak już to lubię z doskoku pograć sobie poza streamem, jak jest chwila. Bo wy nie lubicie takich singlówek u mnie oglądać. A co? No. Więc wolę sobie w zaciszu. A cześć Areczku, Kopelat. Witam. Witam. Jeśli dobrze pamiętam, to Areczek Górnik, prawda? Areczek Górnik, Blostarka coś tam, za czasów Blostarka, nie? Witam, kurde. No, trochę czasu minęło. Witam. Mam nadzieję, że zdrówko dopisuje, wszystko dobrze. Fajnie. Pamięć masz dobrą? A nic, wiesz, to też twoja zasługa, bo charakterystyczny gościu byłeś, nie? Charakterystyczny gościu. Tam rozkminiałeś tego Lostarka. Pytania zadawałeś, to wiesz, w pamięci się utarło, to tak. Nie każdy tak potrafi w pamięci zapisać. To wiesz. Jakby właśnie też twoja zasługa. Cześć panie Szpicbroda, witam serdecznie, witam. Dzisiaj widzowie bez kamerki, wiecie, bo chory jestem, nie wyglądam najlepiej, a też smarczę od czasu do czasu, mutuję mikrofon, więc nic nie tracicie jak coś. O, czekaj, tutaj chyba trzeba coś przeklikać, tak. A, już końcóweczka, wiesz? Już końcóweczka, Kyle prawdopodobnie do środy. Gdy będzie kolejny stream, jak to już będzie picobello, mam nadzieję. Z Honkai Star Rail? A co to jest? Honkai Star Ale? Brzmi jak jakiś anime giereczka. Mam pytanie, grałeś może w ESO? Nie, ESO to jest jeden z nielicznych MMORPG-ów aktualnie w takiej topce, w które nie grałem od kilku ładnych lat, więc mówię, że nie grałem, bo... No bo to jest już czas, gdy już ta moja wiedza się zdeaktualizowała od tamtych dawnych czasów. Ale to powiedz mi, czy jakieś błędy się pojawiają, czy nie za bardzo. Może ja tyle już z tego nagrywania, bo 43 minuty nagrywam odcinek na surowo Alter MMO. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, jak rozmawialiśmy o cyskach i tyłku. Ale też zobaczyliście początek rozgrywki. Jak będzie jakaś walka, to też nagram jeszcze fragmencik z tej nowej klasy postaci. Elo.